dzisiaj kolejna ciekawostka wyciągnięta z naszego pudełeczka cudów. Dzień dobry Państwu w ogóle, bo tak... Dobry wieczór, nigdy się nie witamy, bo nie ma tajemniczego sensu. Ale wita się źle. Teraz się mówi, to jest taka moda, musi dzień dobry, bo jak mówisz, że witam, to drugi czuje się obrażony. Jak ty możesz mnie tak, wiedzieć? Tak, ale w ogóle w korespondencji zauważyłeś, jak się pisze na przykład... Dzień dobry się pisze. Tak, ale wszyscy piszą. Witam, chciałbym się zapytać, czy ogłoszenie na Allegro jest jeszcze aktualne. I żegnam, tak? Czy nie, właśnie bez tego żegnam. Aha. Nie ma tego żegnam, ale... Jak... Ale nie pisze witam kto? Nie, no... Aha, to uważam, że lepiej jest dzień dobry. Czyli dzień dobry, tak? To jest takie polskie dzień dobry. No, albo zacząć maila, na przykład jakbyście do nas pisali jakieś kiedyś maile, na przykład z wyrazami szacunku w postaci wy, takie, owakie. Różne wyrazy. Różne wyrazy można... Różne przysyłać. Różne. To można napisać na przykład na początku. Szanowny panie. Na przykład, prawda, można zacząć. Drodzy panowie... Droga redakcja, kiedyś się pisała. Można też dół i tam kropeczki, też można. Ale byśmy nie chcieli takie na H i na CH. Droga redakcja, pisze do was w ważnej sprawie. Poznałam chłopca na wiejskiej zabawie. Był taki męski w tym swoim dresie i przyniósł wino kupione w GES-ie. Już nie mówiąc o innych. Ale jak to woli. Słuchaj, bo krytykę przyjmiemy wszystko. Wyciągnąłem z boksa Blue Box. Tak. Bardzo sympatyczny chłopak zresztą z tego Blue Boxa. To było po tym, jak ich było, naszych było dwóch. Tylko, że... Ale to jest jeden na okładce tylko. To jest jeden na okładce, dlatego, że akurat to, ta okładka była zrobiona... Pokaż nam Państwu okładkę, bo nie będą widzieć. Bliżej trochę podejdź. Wygląda jak Dieter Bohlen? Tak, nie, bo kolor jest. Kolor. To był dobry kawałek z tej płyty. Jakby było uprzejmie przeczytać, bo tu takie malutkie literki są, a ja mogę przekręcić słowa i muzykę. Proszę o ciebie, utwór 1211, muzyka Dulewicz. Tak. I Sulikowski, słowa Sulikowski. Sulikowski, tak. P. Sulikowski. Tak. I pierwszy, który to jest pierwszy numerek, a? Tak. Pierwszy numerek to jest numerek tytułowy, taka jak ty. Dla wielu te nazwiska nic nie mówią, bo po prostu, no można powiedzieć, że pospolite. Czy dla ciebie coś te nazwiska coś ci mówią? Jeszcze raz zerknij, ale myślę, że nic ci nie powiedzą. Lewicz Sulikowski, no co to kojarzę, ale... No ale z czego? Nie mam z wielkiej gry? Nie mam ich znajomych na Facebooku, to ciężko... No właśnie, nie ma ich na Facebooku. A, nie ma ich na Facebooku. Nie ma ich na YouTube, też ich nie ma. Też ich nie ma? Znaczy nie, to nie istnieli w ogóle, nie istnieją. Istnieją. To są dwaj... Nie wiem, jak to po polsku, żeby tak było. Chłopcy to nie, no, mężczyźni. Jak chłopy. To? Chłopy. Dwa chłopy to są. To jest taka bardzo dobra kopia, można powiedzieć, że dorównująca w niektórych momentach i oryginałowi, mówiąc krótko, zespołowi. No nie kiwaj, tylko... No ale jakiemu zespołowi? Niemieckiemu. Modern Talking. Znaczy dobrze trafiłem z tym Dieterem Bohlenem. Dokładnie. Nawet nie wiedziałem. No to teraz bym już wiedział. Chwała mi za to. I... Bardzo trudno jest dostać ich płyty. To zespół nazywa się New Collective, tak się to pisało. Dwóch bardzo fajnych chłopaków, którzy jeden pisał muzykę. No właśnie, ale ciężko jest dostać płytę. Mam gdzieś jedną płytę. Obiecuję, że znajdę ją. Też im robiłem, ale do czego zmierzam? Ta płyta została specjalnie napisane słowa i muzyka dla tego właśnie chłopaka z Blue Boxu. Przez tych dwóch chłopaków z New Collective. To jest, można powiedzieć, że nuta bardzo charakterystyczna zespołu Modern Talking. I to nagranie właśnie, taka jak ty. Sama refren, sama przygrywka jest bardzo, znaczy niepodobna, tylko jest w stylu, tak? Można powiedzieć, w stylu Modern Talking. No niestety, no troszkę uboższe instrumentarium, trochę, ale no coś w tym jest. I to nagranie jest, można powiedzieć, że moim takim, no nie ulubionym, może nie, ale mam do niego bardzo duży sentyment, bo długo było na liście przebojów w programu na Polsacie Disco Relax. Bardzo długo pierwsze miejsce miało, bardzo się podobało, a tam charakterystyczne było, no jaki był haczyk, nie kojarzysz zapewne, bo ty nie oglądałeś. Znaczy, ja w ogóle Blue Boxa nie pamiętam, Blue Boxa, ale nie pamiętam. Tak jak mówiliśmy o haczykach w różnych teledyskach, bo ludzie zapamiętują. Nie, to kto śpiewał, kto może, jak jest ładna dziewczyna, to zapamiętają ładną dziewczynę. Chłopaka to nie wiem, po czym zapamiętają, może tam po zaśpiewie, może po refrenie, może... Kolczak, tego można było zapamiętać, bo ma kolczyk. Akurat nie, ale teledysk można było zapamiętać po tym, po rybce. Po rybce? Po rybce, dokładnie.
rybka, złota rybka, można powiedzieć, że pomarańczowo złota, okrągłe akwarium i wielki, w niektórych wielki potwór. A i ona potwór. Się przybliża, taki tygały, takie ma wielkie... Wielki potwór, i wielki potwór. I proste zdjęcia, gra świateł, ustawienia i naprawdę teledysk bardzo się podobał. Po prostu był no fajny. Tak jak nawet w jednym usłyszałem w jednym wywiadzie, kiedy był puszczony ten teledysk bez, oczywiście bez muzyki, bo to takie modne. Teledysk bez muzyki? Bez muzyki, jak się chce komuś zrobić kuku. No i puścili ten teledysk bez muzyki. No i co się okazało? Że podobało się, tylko mówią, wstawić do tego muzykę angielską mi jest nie do poznania. A my wszyscy jesteśmy zapatrzeni w tą sieczkę, papkę, nawet nie amerykańską, tylko niemiecką i inną. Przecież to jest tak samo rumuńską. To jest tak samo ale angielski to amerykański teledysk. Tylko taka jak ty. Dobrze, dokładnie. A co się stało z Blue Boxem? No nadal są, tylko że nasz zespół jako Blue Box jest, tylko że chyba śpiewa kto inny. Tyle co ostatnio gdzieś mi się tam rzuciło na oczy, jak to się mówi. Także bardzo mile wspominam, to był ten jeden, który naprawdę pociągnął tą płytę i sprzedali dużo tych płyt i trzeba było robić dodruk, co na tamte czasy to nie był ewenementem, to było po prostu normalnością. Kiedy na przykład spytasz się, w jakich ilościach było to sprzedane? Z tego co kojarzę, to dodruk był robiony powyżej 50 tysięcy płyt. A jaki jest obecny nakład złotej płyty? Może byś powiedział. Był 50 tysięcy, a teraz już 20 tysięcy? Już nie trzeba 20 tysięcy sprzedać? Weź sprawdź na internecie. Poczekaj, no to musiałbym. Teraz będziemy sprawdzać. Pisz tam na tę sławną wyszukiwarkę. I biorąc pod uwagę, że aktualnie nasze, nie ubliżając nikomu, nasze gwiazdy, które chwalą się tym, że mają status złotej płyty, to jest po prostu wstyd. To co aktualnie mówią. Złotą aktualnie, płytę, ale to jest 2013, nakład 15 tysięcy. 15 tysięcy. Album dla artystów polskich. Dla artystów 15 tysięcy. To jest po prostu, można powiedzieć, że porażka. No, ale biorąc pod uwagę, że teraz muzykę przeważnie słuchamy na wszelkiego rodzaju gadżetach, telefonach, tabletach, czym się tam jeszcze da, swatchach, smartwatchach i tak dalej, to po prostu 15 tysięcy to jest kosmos. Nieosiągalny dla... 15 tysięcy.
prawie. A tam było tyle, a jeszcze nie mówimy o tym, ile. My nie mówimy o tym, ile. Na stadionie dziesięciolecia, ile tam tego było. Ho, ho, ho. To na dawnym stadionie, bo niektórzy nie wiedzą, gdzie był stadion dziesięciolecia. To jest ten. My to miejsce. Ja się przyznaję, inny Krzysiek też. Jeździliśmy na ten stadion dziesięciolecia. Ale nie sprzedawać, żeby nie było. Nie sprzedawać, bo ja na przykład nie miałem takich płyt. Ale miałem je po zakupie na stadionie dziesięciolecia. I nie wstydzę się tego, że rzeczywiście kilka piratów gdzieś tam człowiek kupił, bo wtedy tak naprawdę to nie wiadomo było, co to jest pirat. Tak. Tak na dobrą sprawę. I co ciekawe było, że nagranie wychodziło w sobotę, był premiera w sobotę w programie. Tak? A w niedzielę na stadionie dziesięciolecia było wytłoczona płyta, nagranie i każdy mógł kupić, jak to się było zachwalane świeżą, prosto z prasy. Najnowsze wydanie. Teraz wszystko można ściągnąć na torencie w internecie, ale jest to nielegalne. A ja mam wiele we ręce, ale dobrze nimi kręcę. Kręcę nimi w obie strony, bo się bardzo boję żony. A ja mam wiele we ręce, ale dobrze nimi kręcę. Kręcę nimi w obie strony, bo się bardzo boję. Wyjedziemy na beach, będziemy zbierać flaszki. Ma biznesmeny. Każdy robi dziś swój biznes, kręci w różne strony. Ja toż kręcę na dwie ręce, nie starcza dla żony. A ja mam wiele we ręce, ale dobrze nimi kręcę. Kręcę nimi w obie strony, bo się bardzo boję żony. A ja mam wiele we ręce, ale dobrze nimi kręcę. Kręcę nimi w obie strony, bo się bardzo boję żony. My weźmiemy kar, wyjdziemy na beach. Będziemy zbierać flaszki. Można wszystko obejrzeć na YouTube, co jest w miarę legalne, można powiedzieć, że legalne, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale wszystko to, co udostępnicie na YouTube, to jeśli sobie praw nie zastrzeżecie, to ma prawa YouTube. Natomiast mówimy o drugim jeszcze takim fenomenie, o Facebooku, Facebooku. Tam niestety, pamiętajcie o tym, co umieścicie, to jest ich. I nie ma żadnego odwołania. Tak, na przykład jak ktoś umieści swoją żonę, to tak jakby już miał żonę razem z Facebookiem na spółkę. Tak.
Oh.